Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Wasteland 2 Director's Cut. Poprzednim razem ustabilizowaliśmy już naszą pozycję w Los Angeles, zabezpieczając wysuniętą bazę operacyjną w Santa Fe. Do naszej bazy dotarli nowi ludzie w postaci lekarki, handlarza i Pita Pistoleta, który poprosił nas o wsparcie związane z jego rodzinną miejscowością Rodią. Do tej miejscowości już udało się dotrzeć. Okazuje się, że całą miejscowość przejęli bandyci, którzy za ochronę chcą wysokich opłat. My zawalczyliśmy już z kilkoma z nich przy bramie wejściowej do miasta, natomiast do samego miasta nie dotarliśmy, ponieważ przed nami kolejna brama i kolejni przeciwnicy. W takim razie, mając przewagę w postaci tego, że oni nie chcą jeszcze w tym momencie podejmować z nami walki, my na spokojnie się tutaj rozstawimy i pierwsi zaczniemy strzelać. Tylko tak, może nie będę biegł wszystkimi. Niech Raf stanie sobie tutaj. Duct tape tradycyjnie obok niego. Okay, bliżej podchodzić nie chcę, bo raczej na pewno doprowadzę już do walki. Luneta niech stanie tutaj. Krzyk Sempa. Tutaj. Big Ben oczywiście myślę, że gdzieś na środku. Ej, pistolet. Tutaj on również ma karabin automatyczny. Natomiast Skoczmo ma strzelbę. Wydaje się, że on będzie funkcjonował jako takie zabezpieczenie gdzieś tutaj, żeby nie zrobili nam prawej flanki. No dobra. Zaczynajmy. Luneta na 98%. Pierwszy strzał. Wchodzą normalne obrażenia na poziomie 125 punktów. Ok, przeciwnik atakuje bronią białą. Na szczęście chybia. Mamy go na 71%, więc całkiem nieźle. Natomiast wydaje mi się, że chyba go zostawimy. Big Ben jest dosyć blisko. Mamy tutaj 86%. Więc lepsza opcja. Pierwszy strzał wchodzi. Drugi również. 94 punkty obrażeń. I tego pierwszego mamy prawie martwego. Duct tape myślę, że zostanie na tej pozycji, więc ja sobie... No tak, chciałem powiedzieć, ja sobie nim kucnę, ale niestety zabraknie mi jednego punktu, więc puszczam dalej. Kolejni bandyci atakują. Okej, pierwszy nie będzie strzelał. Zmienił pozycję za osłonę. No i faktycznie robią nam tutaj prawą flankę, więc bardzo dobrze, że ustawiłem tutaj Skoczmo, który być może będzie w stanie i w jakiś sposób na to zareagować. No dobra, mamy krzyk Sempa na 100%. Strzela i trafia. Ok, Raf, myślę, że tego może już wykończyć. Drugi strzał w tego najbliżej nas. 72%. 103 punkty obrażeń, bardzo ładnie. Ok, Pit Pistolet na 84%. Niestety drugi raz strzelić nie będę mógł. Muszę sobie przeładować w końcu ten pistolet, dlatego że 3 punkty akcji to jest coś, co można by użyć, choćby w sytuacji takiej jak ta. Ale ja nie mam w tym momencie amunicji. Okej, nie, nie mam amunicji, mam za mało punktów akcji, żeby przeładować. Chociaż ciekawe to jest, bo on tak 5 punktów akcji on potrzebuje, aby przeładować pistolet. No dobra, w takim razie pozostajemy tak jak jesteśmy. Z racji tego, że on tutaj nie ma osłony, to myślę, że dobrą opcją będzie wydać te 2 punkty i sobie kucnąć. Kolejny bandyta z bronią białą skraca dystans. Luneta. No lunetę trochę szkoda wykorzystywać na tej 11 punktów. Z racji tego, że tutaj jest i tak Skoczmo i Big Ben, więc strzelajmy w tego dalej. Ok, 140 punktów obrażeń, atak w plecy, 3 punkty pozostały, więc ja już tutaj nic więcej nie zdziałam. No dobra, ci tutaj bez wątpienia mogą być problemem,
bo oni raczej na pewno nie będą zmieniali już tej pozycji, tylko się będą chcieli tutaj wychylić i podejrzewam, że mogą mi tutaj napsuć sporo krwi. Ja w poprzednim odcinku zastanawiałem się, powiedziałem, że Big Ben w jakiś tam sposób uniknął ataku Skoczmo. Natomiast zapomniałem o tym, a co przypomniało mi się później, że Skoczmo ma już tą cechę taką, która powoduje, że przy takim ataku nie trafia sojuszników, nawet jeżeli ci są w zasięgu. To jest oczywiście bardzo dobra opcja dla mnie. Okej, tego gościa zostawimy Big Benowi. A póki co ja chyba nie będę się tutaj przemieszczał jakoś specjalnie, chociaż może dobrze byłoby zająć tą pozycję tutaj. Skrócimy trochę dystans do tego bandyty. Osłonimy się przed tym, a tego i tak będziemy mieli na 100%. Ok, Skoczmo wypala i możemy puścić kolejkę dalej. Ok, Big Ben nie dotrze do tego typa. Szkoda, bo bandyta przy 11 punktach życia jeszcze będzie w stanie mi tutaj coś napsuć krwi. No dobra, tak czy inaczej, myślę, że dobrą opcją jest wybiec z Big Benem gdzieś bliżej. 38 punktów obrażeń. Na duct tape'a, całe szczęście, drugi atak chybiony. Dobra, spróbujmy go w takim razie zlikwidować. Ten się dosłownie rozpłynął. Ok, skupiają swój atak na Big Benie i bardzo dobrze. Zwróćcie uwagę, że Big Ben w tym momencie otrzymał obrażenia na poziomie 0 punktów. Co za tym idzie, jego pancerz jest już w tym momencie znacznie silniejszy od tego, czym są w stanie zaatakować ci bandyci. Okej, nadal nie będę mógł przeładować tego pistoletu. W takim razie będę musiał pamiętać, aby zrobić to jak najszybciej się da, co pewnie będzie miało miejsce po walce. Krzyk sępa na 76%. Jak najbardziej, 102 punkty krytycznych obrażeń, bardzo ładnie. Raf na 40%. No, zrobiłbym tutaj jakąś flankę, ale niestety RAF jest zbyt daleko. Może spróbować na 48%. Trafialiśmy już przy mniejszych szansach procentowych. No i proszę, warto było. Luneta absolutnie nie jest w stanie trafić tutaj w tym momencie tego typa, ale może zrobić flankę i będzie gotowa w następnej turze. Ok, Skoczmo. Pytanie, na ile będę go w stanie trafić, jeżeli zmieniłbym pozycję. 96%, bardzo ładnie. 116 punktów krytycznych obrażeń. No, trzeba przyznać, po raz kolejny to powiem, że Skoczmo, no w końcu już tutaj zaczyna mieć znaczenie. Big Ben do osłony, a zarazem bliżej przeciwnika. Duct tape, myślę, że będzie miał tutaj jakieś szanse na trafienie z tej pozycji. 75%. No i bardzo ładnie. Ostatniego bandytę mamy z głowy. Przeładujmy sobie to i póki pamiętam, pit pistolet, niech sobie również przeładuje pistolet. A my możemy sprawdzić, co mieli przy sobie. Skórzana uprząż i walizka z kajdankami. Okay, nic ciekawego. Zardzewiałe gwoździe. Pas cnoty. Skórzana tunika z płytkami. Okay, pojawił się jakiś komunikat. Porucznik Steven Dengler. Ogłoszenie ogólne. Właśnie przyszło duże zamówienie z Nowego Waszyngtonu. Do czasu dostawy wszyscy pracują na dwie zmiany. Dzięki za uwagę. Okej, coś śmierdzi mi tutaj niewolnictwem. No dobra, zapiszmy sobie w tym miejscu i spróbujmy przedostać się przez bramę. Jedynie na 30%, ale Big Ben chyba już w tym momencie ma cechę, że nie może się połamać.
o ile dobrze pamiętam. No okej. Niewielki procent, bo niewielki, ale udało się. Zobaczmy w takim razie, co tutaj się odwala. Jakiś typ w klatce siedzi. Burmistrz Van Gras. Skórzane dranie krzątają się po placówce, pijąc, paląc i drapiąc się. Zamienili budynki wokół wież w koszary oraz kantynę i zawalili przestrzeń pod samymi wieżami starymi kanapami, paleniskami, zepsutymi telewizorami oraz lodówkami. Drabiny ustawione przy wieżach oraz wzdłuż ścian prowadzą na stanowiska strzelnicze, a w najdalszym rogu chwieje się przepełniony wychodek. Chyba umieszczono go trochę za blisko. Dobra, ja z tym burmistrzem na razie gadać nie będę, dlatego że tutaj sytuacja nie jest... Znaczy, cały ten teren nie jest czysty. W pierwszej kolejności chciałbym sobie tutaj oczyścić ten teren, żeby nas nikt nie zaskoczył, jak będziemy sobie spokojnie gadać. A do burmistrza wrócimy, jak już cały ten teren będzie wolny od tych psychopatów. Dobra, tędy nie przejdziemy, bo już mamy dwóch, przynajmniej dwóch przeciwników. Za chwilę sobie przeczytamy, o czym mowa w komunikacie radiowym. Faktycznie oni te wieże pozamieniali w jakieś wykręcone pomniki nie wiadomo czego. Dobra, podejście wydaje się być takie tutaj totalnie otwarte. Nie bardzo jest opcja się za czymkolwiek schować. Również już na dzień dobry mamy tutaj jednego wartownika. A co za tym idzie, raczej na pewno będę musiał prowadzić walkę z tego miejsca. No dobrze, sporo się tutaj zadziało, jeżeli chodzi o te komunikaty. No tak, my sobie tych komunikatów nie przeczytamy, bo one się tutaj na tej maszynie do pisania nie wypisały. Natomiast wy możecie sobie jak najbardziej do tego wrócić. Ja niestety już nie. No okej, ciężko powiedzieć, ilu ich tam jest. Bo najlepszą opcją będzie się przekonać, atakując jednego z nich. Dobra, lunetę w takim razie ustawiamy daleko tradycyjnie. Myślę, że tą stronę dobrze byłoby również zabezpieczyć, bo bez wątpienia może się pojawić tutaj flanka. Ok, krzyk sępa również niech stanie sobie przy samochodzie. Z lewej strony nie podejdzie nikt. Za tym idzie raczej na pewno jesteśmy tutaj bezpieczni. Rafa ustawmy tutaj. Ja sobie kucnę, choć to będzie chyba osłona. Myślę, że to kucnie tutaj na niewiele mi się zda. No dobra, Big Ben również niech zostanie przy tym głównym przejściu. Duct tape. Ok, pit pistolet. I skoczmo. Wydaje mi się, że dobrze, żeby zabezpieczyli przejście z prawej strony. Natomiast jeżeli tutaj nikt nie przybiegnie, również jest oczywiście taka opcja, no to trochę będą... Może pistolet jeszcze nie, bo on będzie miał opcję strzelania na ten teren tutaj. Natomiast wydaje mi się, że skoczmo to już raczej na pewno będzie trochę tutaj mało wykorzystany. Ale też nie mam za bardzo jakby gdzie go tutaj postawić. Dobra, on ma dosyć sporą mobilność. Wydaje się, że w razie potrzeby go przemieścimy. Dobra, jesteśmy gotowi. Zobaczmy, jakie mamy opcje strzelania w kogokolwiek. Słychać jakieś psy jeszcze tutaj. Hej, luneta tego wartownika nie widzi. Ale krzyk sępa. Na 100%. Zwróćcie uwagę, że on ma 240 punktów życia. Dosyć sporo. Okej, biegną kolejni. I zaczyna tradycyjnie duct tape na 86%.
Niech strzela dwukrotnie. Okej, okay, ten pierwszy się rozpuścił. Puszczam kolejkę, krzyk sępa na 100%. Chodzi elegancko. Raf, mimo że daleko, też ładnie, 84%. Nic innego nie mam tu w zasięgu, więc strzelajmy. Pierwszy wchodzi elegancko, drugi również i kolejnego bandytę mamy z głowy. Dobra, pistolet niech pozostanie w warcie. Ta bardzo szybko się uruchamia. Dzięki czemu mamy pierwsze obrażenia dla tego wartownika. 350 punktów życia. Luneta niestety jest w tym momencie poza zasięgiem, więc ją również zostawimy w trybie warty. No i tutaj faktycznie pytanie, czy ktoś z prawej strony sobie zechce nas zaatakować. Póki co zostawię skoczmo w warcie, gdyby faktycznie ktoś się pojawił. Big Ben. Wydaje mi się, że na razie nie będę wychodził do przodu. Zobaczymy, czy oni są na tyle głupi, a wydaje się, że są, żeby przybiec tutaj do nas. Nasze pozycje są, wydaje mi się, dość dobre, więc niech Big Ben również zostanie w trybie warty. Ok, Pit Pistolet może strzelać, niech strzela. Ok, padły strzały, ale szczerze powiedziawszy nie zauważyłem, czy ktoś oberwał. Skoczmo by dostał tak daleko, schowany za ścianą? No dobra, mniejsza z tym. Atakujemy dalej, krzyk sępa na 100%. Raf również poza zasięgiem, więc również zostanie w trybie warty. No i teraz po kolei te zasadzki się odpalają, dzięki czemu ten typ zrobił dosłownie kilka kroków i jego truchło padło na ziemię. Luneta poza zasięgiem. Ten tutaj schował się za osłoną. Być może nie będzie chciał się ruszyć, ale jeszcze poczekamy. Skoczmo. No okej, okay, skoczmo myślę, że mógłby tutaj sobie podejść, zobaczyć co widać za rogiem. Ale powoli i bezpiecznie. Ok, mimo że ja samego celu tutaj nie widzę, to indykator na 63% jest. Ciekawe. No dobra, ale nie mam za bardzo jak w niego wycelować. Więc strzelajmy na 37. I zobaczymy, czy on faktycznie będzie chciał się ruszyć. Ok, nie ma się co dziwić, że Pit nie trafia, chociaż ten teraz, kurczę, trafił na 112 krytycznych obrażeń. No i wydaje się, że oni raczej na pewno nie będą chcieli się stąd ruszyć, bo dosyć fajnie się zbunkrowali. A co za tym idzie, to my będziemy musieli ruszyć tyłki. Całe szczęście krzyk sępa ma dobry zasięg. Może strzelać na 81%. Bardzo ładnie, wchodzi krytyk. W takim razie krzyk sępa zostaje na pozycji, cała reszta musi ruszyć tyłki, niestety, do przodu. No, niestety albo stety, Raf na pewno nie będzie mógł strzelać, jeżeli chciałbym zająć pozycję tutaj, natomiast nie wiem, czy chciałbym ją tutaj zająć, bo generalnie niewiele tutaj widać i wolałbym nie wpaść na przeciwników, o których nie miałem pojęcia, że tam są. Pytanie, jaką mam alternatywę? No, mógłbym podejść ciutkę bliżej, chociaż tutaj raczej sytuacja się nie zmieni. Więc podejdźmy tutaj, zrobimy lekką flankę. Procent powinien być dosyć dobry, 87. Niestety, mimo wydawałoby się dość dużego procenta, Raf nie trafia. No dobrze, przesuńmy lunetę tutaj. Zobaczmy, czy wejdzie w zasięg. Niestety nie. Kurczę, no wysuwanie dalej jest ryzykowne.
Okej, jest w zasięgu. Wychodzimy na takie, nazwijmy to, przedpole, przez co jesteśmy w tym momencie bardzo odsłonięci. Dobra, Doctape bez możliwości strzału, ale niech dotrze do osłony, będzie bezpieczniejszy. No dobra, skoczmo. Muszę wyjść zza ściany, żeby zobaczyć, czy cokolwiek się tutaj dzieje ciekawego. Inaczej nic nie widać. Dobra, wydaje się, że nikogo tutaj nie ma. Więc robimy flankę. I pistolet niech idzie razem ze skoczmo. Okej, bandyta strzela, ale chyba w nikogo nie trafił. Jego pozycja jest również dość gówniana, w sensie takim, że on może strzelać, ale na niskim procencie. I on też nie ma ochoty jakoś specjalnie się stąd ruszyć. No dobrze, Big Ben. Big Ben nie ma zbyt dobrej mobilności. No proszę, a Krzyk Sępa nadal ma tego typa na 81%. Niech strzela, bardzo ładnie. Raf. Do osłony i na 100%. No okej, czyli skoczmo z Pitem pistoletem nie zdążyli dobiec. Choć gdyby tutaj nie wyszło zabicie tego bandyty, to myślę, że oni wychodząc mu na plecach zrobiliby to bez problemu. Wpadły poziomy, więc oczywiście zameldujmy. Zobaczmy, co jesteśmy ciekawego w stanie zrobić u Krzyku Sępa. Mamy 6 punktów, karabiny snajperskie rozwinięte do maksimum. Percepcji rozwijać nie chcę, pozostaje traper i zaklinacz zwierząt. Dobra, niech będzie w takim razie traper. Mamy w cechach coś, to zobaczmy, czy coś u niej w związku z tym traperem lub zaklinaczem byłoby ciekawe. Na pewno podróżnik, plus 50% do zasięgu wzroku na mapie świata, ma zastosowanie do skrytek i tajemniczych kapliczek. I to jest jak najbardziej fajne. Ja sobie to wezmę, chociaż potrzebny jest harcerz, tak? Czy nie, ja harcerza już mam. Jak najbardziej mogę się wyuczyć tego, więc robimy. Czy na pewno chcesz odblokować tę cechę? Jak najbardziej. No tak, harcerza mamy. Wpada podróżnik. Każda taka tabliczka to są oczywiście punkty dla całego zespołu i to jest warto na nie trafiać. Czym większy zasięg, tym oczywiście lepiej dla nas. No dobrze, skoczmo. Skoczmo ma nawet jeden punkt atrybutu do dyspozycji. Zastanówmy się w takim razie, co u skoczmo kuleje najbardziej. Siła na pewno nie. Szybkość, szczęście. To może ta koordynacja, szansa na trafienie bronią dystansową. Skoczmo korzysta z broni dystansowej, więc jak najbardziej pasuje. A może inteligencja? Ma dosyć nisko w stosunku do moich. Nie ma się co dziwić, nie? To jest skoczmo w końcu. Trudno, żeby miał wyrąbaną na maksa inteligencję, ale może warto mu podnieść z powodu tego, że będzie szybciej się uczył, nie? Dobra, niech będzie inteligencja. Tutaj mamy 2 punkty, więc jakoś specjalnie nic nie ugramy. Cech nie ma. No dobra. Pit pistolet ucierpiał najbardziej. Ogarnijmy go w takim razie. Słuchajcie, dowódca Obigun kazał wam przekazać, że braki w magazynie są niedopuszczalne. Każdy złapany na podbieraniu zostanie stłuczony na kwaśne jabłko, a potem zawiśnie przy głównej bramie. Dzięki za uwagę. Okej, to jest jakiś chyba ich miejscowy kapo, który tutaj przez szczekaczkę nawołuje, co i jak ma być. Nie są chyba świadomi jeszcze, że część z nich gryzie już piach. Okej, burmistrzem myślę, że w tym momencie już możemy pogadać, ale zbierzmy sobie jeszcze graty, które zostawili ci bandyci. Okej, gwoździe.
pomada do włosów. Generalnie śmieci, trochę nabojów. Okay, zapiszmy sobie tutaj oczywiście. Okay, jest jakieś urządzenie. Panel kontrolny najwyraźniej podpięty do wieży. Może za jego pomocą da się opuścić klatkę. Dziękuję, nieznajomi. To dobrze, znów by... Nie tak szybko, burmistrzu. No, pięknie. Dangler? Zdaje się, że ma pan nowych znajomych, burmistrzu. Teraz będę musiał was wszystkich zabić. No, pięknie. Jakaś banda dojebanych typów przyleciała. Wyglądają na kafarów. Okej, atakuję lunetę, ale chybia. Drugi raz również. Kolejny. Oni mają po 300... 450 punktów życia. Typ atakuje, krzyk sępa za obrażenia krytyczne. Luneta tym razem już nie ma tyle szczęścia, co wcześniej. Otrzymuje dwukrotnie obrażenia. Typ atakuje 4 razy. Niewiarygodne, ma 450 punktów życia. Ten 240, 350, co to za typy? No bez wątpienia nasza pozycja w tym momencie jest gówniana. Dostaliśmy srogie lanie. Dangler będzie miał kolejkę tuż po Doktejpie. No i ten tutaj dziad będzie miał również kolejkę przed lunetą. A co za tym idzie, chyba najrozsądniej będzie Doktejpem w tym momencie uleczyć lunetę. No, potrzebuje tutaj prawie 200 punktów, żeby ją podnieść. Więc skorzystamy z najlepszej apteczki. Całe szczęście Doktejp stoi tuż obok. Będzie w stanie jeszcze jeden raz pociągnąć za spust. Choć wydaje się mi również, że dobrą opcją byłoby się rozproszyć trochę, bo stoimy w tym momencie dosyć mocno zbici w kupę. Natomiast to, co jest niewątpliwie na moją korzyść działa, to to, że oni atakują bronią białą. Ten ma pistolet z kolei, a ten chyba strzelbę. No nie będzie to łatwa potyczka. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie zrobić. W kogo by strzelać najpierw? Oni wszyscy się wydają mega dowaleni. Ten bez wątpienia będzie zadawał nam obrażenia, w sensie takim, że będzie obrażenia zadawał wielu postaciom jednocześnie, strzelając ze strzelby. No nie wiem, natomiast tutaj 30% to Doktejp raczej na pewno nie trafi. Dobra, spróbujmy w tego. Ok, wchodzi 103 punkty obrażeń, więc ładnie. Ależ się uparli na tą lunetę. Dobra, Raf. Myślę, że ja zrezygnuję z tego jednego strzału. Dobrze, żeby Raf znalazł się za osłoną. No dobra, spróbujmy zaatakować tego tutaj. 94 punkty obrażeń. No, na wagę złota w tym momencie chyba jest każdy atak krytyczny. No dobra, krzyk sępa mogłaby przejść tutaj i będzie mogła jeszcze raz pociągnąć za spust. No i nie jest w stanie znowu pociągnąć za spust. Kurde, no ja nie wiem, co jest z tym, z tą dziewczyną. Krzyk sępa, kurde, już to, co odcinek zdarza mi się taka sytuacja, że staje na niebieskim polu, a strzelać się nie da. No, trochę szkoda, bo o ile w niektórych walkach można na to przymknąć oko, tak w tej każdy strzał i każda kula i każdy krytyk, co najważniejsze, jest na wagę złota. No dobra, puszczamy kolejkę. Skoczmo i Pit są w tym momencie za osłonami. W zasadzie Pit mógłby zostać w tym miejscu, w którym jest. On i tak jest w stanie strzelić
raz z karabinu i raz mógłby strzelić z pistoletu. Na 100%. Jak najbardziej, czemu by nie? Idą kolejne potężne uderzenia na lunetę i ona raczej nie będzie w stanie tego przetrwać. No dobra, ostatni cios na szczęście nie wchodzi i luneta może się bezpiecznie oddalić. Dobra, ja zrezygnuję w tym momencie ze strzelania lunetą. Oddalmy się na bezpieczną odległość. Wydaje mi się, że stąd oni raczej nie będą chcieli jej ponownie atakować, bo to by oznaczało, że musieliby do niej podbiec. No, taką mam przynajmniej nadzieję. Dobrze, skoczmo może spokojnie tutaj strzelać. Jest procentowa szansa uniknięcia tego ataku. Tego też nie zauważyłem wcześniej. Jest 99. Jeżeli tak, no to to jest wysoki procent. Za tym idzie raczej na pewno duct tape jest bezpieczny. No i teraz tutaj fajnie wchodzi na ten drugi cel 120 obrażeń krytycznych. Na dobrach, Big Ben. Mam nadzieję, że masz tam jakieś krytyczne obrażenia w zanadrzu. Niestety nie, ale 175 to jest i tak nieźle. I on niestety nie będzie już mógł atakować ponownie, ale niech zostanie w tej centralnej części. Ten ze strzelbą wypala w Rafa dwukrotnie, drugi strzał chybia. No i Big Ben na 0 punktów obrażeń. Bardzo ładnie. Pancerz na 9 poziomie robi swoje. Bez wątpienia Big Bena trzeba będzie wysuwać jeszcze bardziej niż wcześniej do przodu, żeby ten ściągał na siebie właśnie takie ataki. Ok, duct tape strzela elegancko. Dengler będzie miał kolejkę jako następny, ale jego niestety nie będę w stanie zabić. Natomiast tego jak najbardziej. Ok, duct tape trafia i rozpuszcza kolejnego przeciwnika. Przejdziemy sobie również za tą osłonę tutaj. Duct tape był bezpieczniejszy. No proszę, Dengler się wycofuje. Ma bardzo dobre pole ostrzału na duct tape'a. A ten tutaj zdecydował się atakować Big Bena. Tym razem niestety, ale jego pancerz nie jest wystarczająco mocny. No dobrze. Pit pistolet. Niewiarygodne, że chybia na tak wysokim procencie. Spróbujmy jeszcze pistoletem. 26 punktów obrażeń przy 244 punktach całkowitego zdrowia tego przeciwnika. Nie oszukujmy się, ale to jest śmiech na sali. Mam nadzieję, że Krzyk Sępa będzie w stanie strzelać w tego typa. Choć może lepiej skupić się na tym tutaj. No nie wiem, dobrze by było, żeby ten również wytracił trochę życia. Ok, pierwszy wchodzi elegancko, drugi również. Brakuje mi jednego punktu akcji, żeby schować się za osłonę. Szkoda. Dobra, w takim razie Raf zostaje tutaj. Miejmy nadzieję, że połowa życia wystarczy, aby przeżyć kolejny atak. No i elegancko, 100 punktów krytycznych obrażeń, ale nadal 92 punkty życia. Tutaj nawet nie da się przesunąć. No to ciekawe. Ten obiekt nie będzie służył za osłonę. W takim razie puszczam kolejkę. No okej, ten ponownie wypala w Rafa. Trochę to komplikuje moją sytuację, bo Raf w tym momencie wyłączony jest z walki. Ok, luneta niech strzela na 85%. No to nie jest moment, w którym chciałbym, żeby luneta chybiała. Kurde no, dosyć duży był tam procent, no ale niestety. Skoczmo.
Ojej, skocz mu wyrwał się spod kontroli i wypala w tego typa tutaj. Na szczęście trafił. Big Ben naparza się z tym wielkoludem. Ten ma 160 punktów życia. Całe szczęście Doctape już w tym momencie będzie mógł działać, jeżeli chodzi o medykamenty. No okej, okay. Big Ben elegancko trafia. 10 punktów życia. Niestety drugi już nie wchodzi. Ja muszę puścić kolejkę. No dobra. Mam najsilniejszą apteczkę. Myślę, że wykorzystam ją na Big Bena. ...176 punktów życia, a zwróćcie uwagę, i tak nie odzyskał swojego zdrowia w pełni, bo ten ma już 341 punktów życia, całkiem sporo. Czy ja mógłbym jeszcze komuś pomóc? Ok, luneta jest daleko, może krzyk sępa. Może dobrą opcją byłoby uleczyć krzyk sępa, chociaż będę stał blisko. Myślę, że to może być problem. Dobra. Niestety nie mam wystarczająco dużo punktów akcji, aby użyć jakiejkolwiek apteczki. No dobra, w takim razie chyba Doctape'a pozostawimy gdzieś tutaj blisko, bo on już i tak atakować nie jest w stanie. Okej, okay, krzyk sępa teraz szczęśliwie uniknęła tego ataku. No ale niestety ten typ wypala w nią bardzo skutecznie. I krzyk sępa znajduje się w tym momencie również w stanie braku przytomności. Podobnie jak Raf. Temu zostało 10 punktów życia, więc z pistoletu powinniśmy móc go już ściągnąć. Okej, okay, jest już również karabin. Kurczę, nie spojrzałem, na ile procent on był w stanie tutaj strzelać pistoletem. 54. Kurde, może to byłaby dobra opcja tutaj zaryzykować. Tutaj i tak nie zadam jakichś specjalnie dużych obrażeń. Natomiast tutaj być może udałoby mi się go wyeliminować. Wtedy Skoczmo mógłby skupić się na denglerze. Spróbuję. No, warto było, ale i się nie udało, tak czy siak. 3 punkty życia zostały dziadowi, a mnie zabraknie jednego punktu, żeby móc strzelić ponownie. Okej, luneta ma dobre pole ostrzału tutaj, więc niech strzela. Niewiarygodne to jest. Co się dzieje z tą dziewczyną? No to słabo. Naprawdę słabo to wygląda. Duży był procent, ale się nie udało. No dobrze, Skoczmo myślę, że mógłby się przesunąć. Spróbujmy tutaj. 56%, niewiele. Niewiarygodne. No dobra. Doctape. Tak się zastanawiam, czy Doctape musi go wyeliminować. No jak najbardziej, bo on będzie miał kolejkę w zasadzie tuż po swoim koledze. Za tym idzie Doctape, musiałby strzelać. Dobra, kolejnego typa mamy z głowy i moglibyśmy odpalić chirurga. Mamy wystarczającą ilość punktów akcji. Ok, ten kontynuuje ostrzał. Całe szczęście, że wybiera sobie takie cele, które mają w tym momencie dosyć sporo życia. Jeszcze mu się zacięła ta broń. Niewiarygodne, jak ta walka totalnie nie toczy się po mojej myśli. Okej, okay, na szczęście trafia z karabinu, ale to w zasadzie tyle. Big Ben niestety nie zaatakuje, zabraknie mi jednego punktu akcji. Ale możemy podejść tutaj blisko i pozostawimy go w trybie warty. Okej, okay, Raf podniesiony. Krzyk sępa coś tam jeszcze gada. Dobra, my mamy ponownie pełną pulę punktów akcji, więc również możemy od razu podnieść krzyk sępa.
No, nie ułatwia mi tutaj tematu. Dengler strzela w medyka, dziad jeden. Zastanawiam, czy gdybym ja się przesunął gdzieś tutaj, czy to nie byłaby lepsza pozycja dla lunety. Chociaż wydaje się, że 80% to jest, kurde, całe mnóstwo procentów jak na lunetę. No nie, nie wierzę w to. Dobra, przesuńmy ją tutaj. Bo to już po prostu jest jakaś kpina w tym momencie. Okej, skoczmo. Jak najbardziej, niech wali. Bez problemu, RAF 43% i chyba jakoś specjalnie lepiej nie będzie. Spróbujmy tutaj, 43, spróbuję. Niestety nie. Okej, pit pistolet ma zacięty pistolet. Więc strzelamy z karabinu. Po drodze nasi, mam nadzieję, że nie trafi, bo temu typowi nie można ufać. 73%. Oczywiście mam nadzieję, że nie trafi w naszych, bo w przeciwnika tak najbardziej mógłby trafić. Dobra, skoro już strzelać i tak nie mogę, to spróbujmy odblokować ten pistolet. Nie jestem w stanie, bo 6 punktów akcji jest potrzeba, aby przeładować, więc jestem w dupie. Okej, Big Ben niech atakuje. No i całe szczęście trafia. Skoro nie ma już Denglera, reszta skórzanych drani pewnie opuści miasto. O, obawiam się, że potrzebuję chwili, żeby się ogarnąć, ale jeśli wpadniecie później do mojego domu, podziękuję wam jak należy. Do zobaczenia. Ciekawe, czy była opcja zaatakowania tych dopakowanych typów na własnych zasadach. Może zbyt wcześnie porozmawiałem z burmistrzem. No tak czy inaczej, ciężka walka. Jesteśmy mega poharatani, ale są również poziomy doświadczenia. Luneta, no w tej walce, kurde, zawiodła. 80% szansy na trafienia, na trafienie typa i dwukrotnie strzela w samochód. No dobra, można by powiedzieć, że może warto było ją wcześniej tutaj przesunąć, natomiast to jest 80%, nie? Ona już trafiała mając 30%, więc no tu wyjątkowo słabo. Zobaczmy, czy mieli coś ciekawego. Topór strażacki, ale to jest broń sieczna. To raczej mniej mi się przyda, ale tam chyba była jeszcze taka broń, która być może mi się przyda bardziej. Dobra, to niech weźmie RAW, bo to sobie rozmontujemy. Ciężki obciążnik. 6. poziom rusznikarza spełniamy. Plus 8% szansy na krytyczne obrażenia dla broni białej. No to jak najbardziej. Resztę rozdamy. Dobra, czy ten clipper jest lepszy od tego, co ma pit pistolet? To sobie zaraz zobaczymy. Okej, jest szybki magazynek do pistoletów PM-ów, karabinów szturmowych i snajperskich. Minus 3% szansy zacięcia, minus 1 punkt akcji za przeładowanie. O, to jest bardzo ciekawa rzecz do karabinu snajperskiego. To sobie zobaczymy. Jest strzelba lepsza od tego, co ma skoczmo? Nie, gorsza. To niech weźmie RAF. Ale mamy pancerz, który wymaga siły, co prawda, na 7. poziomie, to sobie zobaczymy, kto to weźmie. Na razie też niech weźmie RAF. Jest broń obuchowa i to by mnie interesowało, czy to jest lepsze od tego, co ma Big Ben. Nie, Big Ben ma w tym momencie tą prowizoryczną buławę, taka nazwa nieadekwatna do tych obrażeń zupełnie. 123 do 150 to jest naprawdę już kawał obrażeń. Dobra, w takim razie to będzie do rozłożenia, całą resztę do rozdania. No dobra, pozostaje nam jeszcze co zrobić, raport. Powpadły poziomy. 6 punktów dla Big Bena. W zasadzie wszystko możemy rozwinąć. W takim razie rozwiniemy broń obuchową. Wpadnie nam pogromca. No i możemy jak najbardziej tu spróbować to odblokować. Plus 10% do szansy, że twój atak za pomocą broni siecznej nie zużyje ani jednego punktu akcji.
No dobra, i teraz pytanie, czy to jest błąd w tłumaczeniu? Bo mowa tutaj jest o broni siecznej, a my mamy tutaj w Wasteland sztywno rozgraniczoną broń sieczną od obuchowej. Natomiast, aby to odblokować, wymagana jest broń obuchowa. No to bardzo ciekawe. Powiem wam, że chciałbym to mieć, bo to jest bardzo fajna sprawa. Natomiast doczytam, czy to jest na pewno opcja dla broni obuchowej. Więc na razie tutaj, jeżeli chodzi o te cechy, to sobie ten punkt zachowamy na później. Okej, luneta. Cztery punkty. I w zasadzie możemy rozwinąć percepcję. No to chyba może by warto albo zachować punkty i pójść bardziej w karabiny snajperskie, bo luneta, kurde, tutaj odstaje, jeżeli chodzi o te umiejętności obsługi karabinu snajperskiego. No dobra, i został Pit. Jedynie 3 punkty i u niego nic raczej nie jesteśmy w stanie zrobić. W takim razie ten również będzie musiał poczekać. Okej, nie spojrzałem u lunety, czy miała cechę. Okej, jak najbardziej ma cechę. Natomiast ja chyba faktycznie tutaj poczekam jeszcze na ten karabin snajperski, bo wpadnie pewny strzelec. Wydaje mi się, że u niej to jest lepsza opcja. Natomiast u Pita, biorąc pod uwagę fakt, że jest takim też typowym żołnierzem, bazowy pancerz by się przydał jak najbardziej. Plus 1 do przebijalności pancerza, jeśli używasz karabinu szturmowego. No to byłoby dobre. Okej, to zróbmy sobie ten pocisk pełnopłaszczowy. To się generalnie bardzo przydaje dla osób, które używają karabinów szturmowych, dlatego że te postacie takie bardzo dopakowane mają w tym momencie dosyć mocne te pancerze. No i każdy punkt więcej myślę, że może tutaj być czynnikiem, który wpłynie na walkę dosyć znacząco. No okej. Mamy to względnie ogarnięte. Oczywiście z burmistrzem sobie pogadamy, żeby zgarnąć tą nagrodę. Plusem jest też to, że udało się tych bandziorów przepędzić, a co za tym idzie, kontynuujemy głoszenie tego, że strażnicy pustkowi przybyli tutaj wprowadzić prawo i porządek. I bardzo dobrze. Dobra, na dalszą część tego, co będziemy porabiali w tym mieście, zapraszam Was już do kolejnego odcinka. W takim razie dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego odcinka. Wszystkie łapki w górę, komentarze i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej!